Siema, z tej strony SLA, to jest ponownie Minecraft. Jest taka heca. Jeszcze raz się to renderuje? Przez chwilę się to renderowało. Dobra, nieważne. I heca jest taka, że nie mam pomysłu, co można zrobić w tym odcinku, więc. Co to kurwa było? Aha. Osły. No bo naprawdę nie wiem. Nie przygotowałem się w ogóle do tego odcinka. A beka niewychowany. Skurczybyk. XD. A już nie mogę, dobra. Okej, okay, teraz tak. Załóż zbroję po pierwsze. Dobra. Coś obok mnie idzie. Nie, to pod wodą, dobra. Naprawdę nie mam pomysłu, co można w tym odcinku by zrobić, więc pomyślałem sobie, że może po prostu sobie gdzieś pójdziemy, pozbieramy jakieś surowce ważne. I po prostu tyle. I jak będzie się odcinek kończył, jak będziemy około 25 minut, to. Ja go będę musiał kończyć, bo będę miał za nie chwilę lekcję i nie mogę tak tylko przedłużać, nie? Mam coś ważnego? W ogóle się nie przygotowałem, ale dobra, walić. Wezmę sobie to, bo to się może przydać. Co, i lecimy tam, gdzie byliśmy w ostatnim odcinku, tylko dalej. Zainspirowało mnie to po oglądaniu Bambusa. Generalnie on rodzi i nie może grać. His. Jeszcze nie wiem, co rodzę, ale no. Generalnie he's feeling sick. Okej, okay, powiedział dobra. Musimy postarać tak, żeby on tego nie załamał. Joj, gdy. Nie, czekaj, po co mi ta wełna? Będę pomóc ci tam. Zero, jeszcze jedno. Czekaj, czekaj. Ale ja nic nie robię, ale o co chodzi? I no. Pomyślałem, że sobie gdzieś wyruszę dalej. Bo czemu nie? Daleko od tego pieprzonego cave'u. Także no. Tutaj. Tam jest ta pustynna wioska. Znaczy, sawannowa wioska. To myślę. Tam też jest wioska, czy mi się kurna zdaje? Zdaje mi się, dobra, to polecimy sobie gdzieś tam dalej. Nie mam totalnie pomysłu na ten odcinek, to jest totalnie randomowa eksploracja. Ale chcę cokolwiek nagrać, ponieważ teraz mam trochę czasu wolnego i tylko dlatego to chcę nagrać. To jest jakiś cave, to myślę, że nie. Kiedyś zrobimy też taki dłuższy odcinek z eksplorowania świata. Co? Myślimy sobie gdzieś. Może tam na przykład, żeby. Może cały czas na wprost po prostu, żeby się nie zgubić. Co wy na to? Potem po prostu będę wiedział, jak wrócić. Jak po drodze na coś natrafimy, to ok. Jak nie natrafimy, też ok, to tam jest. Tam jest takie, dobra. Totalnie nie mam pomysłu. No film z Minecrafta. Nie wiem, czy to dlatego, że ja w ogóle nie umiem w tą grę grać, czy o co be. Ale następnym razem po prostu idziemy cały czas w tamtą stronę się po drodze rozglądając, czy nie ma czegoś ciekawego. To jest cały czas sawanna, więc nie oddalam się za bardzo. Mapa by się przydała, kolender. Dobra, nic ciekawego. Tam też nic. Czekaj, czy w ogóle coś tutaj będzie fajnego? Czy nic absolutnie nie będzie? Kolejna wioska. Widzicie? Przydało się trochę pójść dalej, nie? Przydało
Przynajmniej... Dobra, myślę, że tylko tą wiotkę wyeksploduję w tym odcinku, bo chcę mieć materiału na zapas, no bo mówię, nie mam pomysłu na film. I akurat ten... idzie ten, nadchodzi noc, więc ja się po prostu prześpierdzę najłatwiej w którymś z tych domków. Tak będzie najłatwiej po prostu, dobra. Siema, stary, masz łóżko? Nie, to domki to będziemy potem eksplorować, ja potrzebuję łóżka. Morda tu już śpi, więc obudź. Okej. Możesz spać tylko w nocy, dobra, poczekajmy jeszcze trochę. Dziadu! Dobra, chcę tu spać, dobra, nie będę łóżka zabierał. Tutaj? Nie? Bo ja naprawdę nie chcę... O, żelazny golem to jest dobra, więc... Lepiej osadników nie atakować. A, kotel, dobra. Siema, golem. Statyw alchemiczny? Jest tu... Holender, jasny, no. Już się powoli potwory respią. Dobra, wiecie co, w dupie to mam. Stary, obudź, zesrałeś się. To ja go wkurzyłem, ale no. Nie musisz być aż taki chamski, żeby przede mną zamykać, dobra? Pająk. Dobra. To jest normalniejsza wioska. Tyle. Okej, no to po kolei zwiedzamy. Tutaj... Tu było wolne łóżko, goddammit. Tutaj jakieś jaskinie. Tutaj dalej już nic poza... Tak się rozejrzę po górze, tak dla pewności, ale tutaj już nic nie ma, dobra. Okej, tu jest beczka. Jak ten nowy kanał. Wezmę to, bo nie wiem, do czego się to może przydać. Zajebisty domek, 3 na 1. Tutaj spałem, tutaj nic nie było. No, tutaj nic nie było. Zostaw go, gnoju najgorszy. Dobra. Tutaj coś było? Nie. Ale leń, śpi za dnia. Siema, koteł. Co my tu mamy? Mamy tu papier. Nieznana mapa, o! Nie mogę wziąć tyle na lat, dobra. Rozumiem, więc... Okej. No i chleb za coś. No tutaj jest miejsce na chleb, na spokojnie, okej. Dzięki, mordo. W każdej tej wiosce coś jest nie tak. Dobra. Teraz to tutaj coś jest? Nie, nie ma. Tu coś jest, też nie ma. Mogę wyjść? Mogę, dziękuję. Tu jest kolejna skrzynka jakaś. Chlebek. Weźmiemy skórzany zamiast złotego hełmu, bo skórzany jest lepszy. Wezmę też od razu to. To też wezmę. Dobra. Też wezmę. Nie wiem po co. Mówię, zbieram te nowe bloki, będę musiał o tym poczytać. Dobra. Tu nic. Tu kolejne coś. Skórzana zbrojka. Grzech by było tylko nie wziąć. Siodło. Siodło. Siodło na pewno bierzemy. Za jedną z tych map. Buty. Za skrzynkę. I nogi za... Daj mi pomyśleć.
Za zgniłe męso zombiaka, no bo na cholerę mi to. Bierzemy to. Może się to przyda potem. Nie będę wiedział, jak to skraftować. Dobra. Dobra. No spokojnie. Tam wyżej są jakieś domki. Dobra, no spokojnie. Tutaj był statek alchemiczny chyba. Tak, dokładnie. Poproszę, dziękuję. Holender, za coś muszę to wziąć znowu. Jedna mapa. Myślę, za co to wziąć. To. Zabudki, bo najmniej dają. Mogę to wywalić poza jakby... Mogę je wyrzucić. Jak się wyrzucało itemy? Kurna no. Okej. Okay. Jest. Dobra. Ten domek sprawdzałem. Nie sprawdzałem. Dobrze, że sprawdziłem. Nasion nie będę brał, no bo na cholerę. Ma dwa wyjścia ten domek XD. Dobra, tamte sprawdzałem. Więc teraz... Okej. Dobra. Tu nic ciekawego. Arbuzy. Się przydadzą. O, lawa. Panowie. Dobra, no spokojnie. Dobra. Tam byliśmy. I on tak daleko. Bym miał wiaderko Holender, no. Jeśli co, ja to może czymś zabuduję. Żeby się nikt tu nie wpieprzył, głupio, żaden osadnik. Prawie w to wszedłem. Dobra, proszę bardzo. Ochroniłem was, wieśniaki. Dobra. W tym domku byłem, nie? Kurde, trzeba to obchodzić dookoła. Dobra. W tym domku byłem, tutaj nic nie było, tak? Też nic nie było. O Boże, tam są jakieś domki, dobra. Tu coś jest? Nie, dobra. Okej. So, teraz tutaj. Kolejny statyw. Mam wrażenie, że z wersji na wersję teraz dziwniej się te wioski rozpią. Nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, czy jak. Ale tak to wygląda. Tu coś jest jeszcze tak dalej? Nope. Tutaj nic nie ma. Tylko tam to już jeszcze nie. Ja najpierw sobie wezmę to sianko. Dobra, jeszcze na górę tam podejdziemy. Jakoś, nie wiem jak, znowu ta dziwna jest, no ta wioska jest dziwna. Dobra, parkour.
nie jest moją mocną stroną. W Minecraftie już to mówiłem kilka razy. Mordo. Są dwa domki jakieś. Dobrze, że tu przyszedłem. O, klasyczne łóżko, ale ładne. Emeraldy. Dobrze. Ile ten film ma? 15 minut. Dobra, to jeszcze na spokojnie. Emeraldy za co? Za to niech pojadą, dobra. Chcięte drzwi zamknąć. Siema. Tutaj nic. Przepraszam, skoro tutaj są dwa domki, jedynym w wieśniach, to gdzie jest... Wioska alpinistów, chyba to się powinno nazywać. No, jest tu moment taki luźny, spontaniczny odcineczek. Akurat słońce zachodzimy, a tu jest jeden. Zdążyliśmy wyeksplorować całą wioskę. Bo ja zginąłem. Koteł. Dobra. Ty, w ogóle mam jeszcze do was dwa pytania, które nie wiem, czy to będzie ankieta, czy nie. Jeśli będzie, to w ankiecie odpowiedzcie. Jeśli nie będzie, to odpowiedzcie w komentarzach, ale czy chcielibyście Real Crafta? Pierwsze pytanie. A drugie pytanie to, czy lepiej kupić sobie komputera, czy Xbox Series X? Dzięki. Dobra. Zajebisty resp. Dobra. Więc tutaj też to zrobię screenka. Jak to się robi o screeny? Dobra. Zrobione. Lecimy. Wracamy. Jedne poprzednie wioski też sobie muszę zapisać, bo jeszcze sobie nie zapisałem. Ale widzicie, opłacało się i pójść trochę dalej. Gdzie jest chleb? Gdzie jest chleb? Nie wiem. Zgłupiałem. Ale wiecie co? Ja bym jeszcze chętnie... O, właśnie, chciałem żelaznego golema zobaczyć jeszcze tylko. Dobra. Okej. Czekajcie, bo... A bo wiecie co, nie będę go zabijał, bo chciałem go zabić, ale może jednak lepiej nie. Dobra. I widzicie, taka krótka... Krótki wypad się opłacił. Znaleźliśmy wioskę. Znaleźliśmy też dżunglę niedaleko. Opłacało się, myślę. Teraz tylko wrócić do domku, który był tam. Znaczy nie wiem, czy dokładnie tam, tylko tak mniej więcej mówię, nie? Dobra. No spokojnie. Do następnego odcinka sobie ogarnę wszystkie te rzeczy, które mam. I zobaczę, jak ich używać. Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby to ogarnąć w ogóle. Przechodziłem przez takie coś? Jasne. Możesz
Dziękuję. Jak się okaże, że idę w złym kierunku. Nie, tam już widzę tą wioskę poprzednią, dobra. Zombie. Kurwa, on wyszedł, nie? Kurwa, nie, ale chuj we mnie trójząbem rzuca, dobra. Okej, to jest ta poprzednia wioska, więc na pewno idziemy tą stronę. Dobra, mam do dzisiaj do zmontowania z Vice City odcinek i z Minecrafta jeden. Więc będą na pewno przez następne dni filmy, dwa dni filmy. A po tym co będzie, to zobaczymy. Może dzisiaj uda mi się jeszcze jeden nagrać po lekcjach. Ale to też nie jestem pewien, to jest tak dziwna wioska, co byliśmy w niej poprzednim odcinku z tymi dziwnymi czankami. Po raz pierwszy wyszedł krótki odcinek z Minecrafta. Nie licząc chyba pierwszego, który tam był dawno temu. No co, myślę, że taki fajny odcineczek. A w ogóle to też piszcie w komentarzach, czy jak, jeśli trzeba by było coś zmienić, to co, żeby to łatwiej się oglądało, przyjemniej, znowu pada. A już widzę tą wieżę, dobra. Kurwa. Wow, umiem w parkour. Dobra. Czy dalej są... O, węgiel. Węgiel się przyda. Węgiel się przyda. Gdzie on jest tutaj? Dobra. Okej. Żelazny kilof. Dobra, węgiel. Tutaj jeszcze. Dobra. Good. Będę musiał sobie zrobić w uj więcej skrzynek, bo mi tego nie wystarcza na tych skrzynek. Ta ilość, moja obecna ilość skrzynek jest o wiele za mała na tyle łupów, ile przynoszę z każdej wyprawy. Dalej jest tutaj ten wieśniak z tymi lamami, więc jest dobrze. JT. Tak w sumie to przyznam się wam, że nie wiem do końca po co zapisuję współrzędne tych wiosek. Bo nie wiem, czy one mi się jeszcze kiedyś przydarzą. Zresztą nie, tam były rośliny, które mogą dojrzeć, ale to nie, to musiały być blisko mnie. Czytałem o tym. Co? Cholerkę on skinął w jakiś sposób. Mieć tylko nadzieję, że te lamy nie znikną. Dobra, widzę, że mi się za chwilę skończy nagrywanie, więc do zobaczenia w następnych odcinkach i co? I see ya! Przeżyłem to.